Witam wszystkich serdecznie. Dawno mnie nie było, dzisiaj hijackuję konto Dawida standardowo. Dzisiaj trzy razy na stanowiska, na milu. To jest taki turbo mil, jeszcze nim nie grałem w ogóle, talia gdzieś tam w necie do pobrania. Gramy przeklęty zwój, na stanowiska kluczowa karta. Na stanowiska będziemy wtasowywać Alisą, wyciągać sobie gładyszką, liderem. Albo co my tam jeszcze mamy do wyciągania? No, tak jak zobaczycie zaraz zresztą. Mata Hari, wyciągarka, Wilgę, palenie, Artorius do zagrania, Wiedźmina, Warit, ustawiamy sobie top decka do wyciągnięcia właśnie. Albo przeciwnikowi pod kantarele, co tam chcemy. Alisa wtasuje, Trachern wiadomo, gładyszka, przetasowanie, nekromancja, możemy zagrać jeszcze raz Żmiona. Asajer to samo, Kantarela, Nausicaa na koniec z kopiarkami, skrytobójstwo sytuacyjne, no generalnie bardzo prosty deck, dwa razy poselstwo, raz turniej i dwa razy teleportacja. No i zobaczymy, jak to się spisze na laderze. Na laderze teraz bardzo dużo dziwnych decków chodzi, dziwacznych. Także nie wiadomo, czego można się spodziewać. No teraz głównie króluje Regis, nie? Ten nowy. Powiem wam, że no, ciężki deczek do pobicia. I ten Turbo Mil na Regisie, nie? Który po prostu, wiecie, wyciąga wam, podmienia wam Regisa do siebie i wyrzuca wam cały deck, nie? Gramy na rycerzyków. Znaczy na rycerzyków, na żołnierzyków. Tego bym nie chciał w pierwszej. Poselstwa dwie sztuki, czy mi się to przyda? No chciałbym, kurczę, Alisa do wtasowania. To chyba bym usunął. No i jedno poselstwo. Trochę kiepska ta ręka jest, nie? Mamy reset. Ale możemy sobie na stanowiska wyciągnąć. Także wyjedziemy sobie klasycznie z Traherna. Co my tu mamy? A, czyli on będzie grał... On będzie grał tego. Dobra, wywalmy mu na razie to. Weźmy sobie na stanowiska. Schowajmy sobie... Co my chcemy schować? Chyba chcemy to schować. I koniec tury. Teraz zagramy na stanowiska, potem wtasujemy na stanowiska. I będziemy grać tych żmijonów cały czas. Chociaż nie wiem, co on tam miał na topce. Nie pamiętam. Będzie się skracał chłop. Co on tam miał? Golema mu żeśmy wyrzucili. Jakieś dwa goldy miał, nie? To zasadniczo ja bym chciał teraz zagrać to. Żmiona. I może zagram poselstwo? Albo double żmiona? Zobaczymy, jak to będzie. Żmija. Wywalamy mu Asajer. Jeszcze raz żmija. I wywalamy mu to. Miał dwa goldy, także... Będziemy go niszczyć w tej turze. Teraz zagramy sobie... Alisę. Zagramy sobie może Vigo na pierwszą. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Co on będzie grał? Bardzo mnie to ciekawi. Teraz chyba zagramy Vigusa. Wydaje mi się. Alisę zawsze zdążymy zagrać jeszcze, nie? Kantarele mamy, także możemy sobie tutaj pomanewrować. Zobaczymy, co on zrobi. Na razie dwie mocne. No dobra, skraca się cały czas. Dla mnie to dobrze, powiem wam, bo będzie miał coraz mniej tych kart, nie? A my sobie to na spokojnie ugramy. Gramy Żmiona. O, i obrońca poszedł do piachu. 2, 4, 6, no jeszcze nie. Teraz zagramy sobie następnego żmiona. Ja mogę zejść do 4 w tej turze, nie? On się mocno skrócił. Co on gra? Kolgrima? Chyba tak, co? On chce nas zmielić. O, on konstrukty będzie grał. Jeszcze powiem wam, nie napotkałem się. No w ogóle nie grałem ostatnio już dawno. Co on mi zbił, chłop? Dobra, zagramy teraz Alisę. Dobra, teraz zagramy sobie lidera.
My sobie jeszcze możemy grać, nie? No ma przewagę punktową, ale my zaraz to nadgonimy sobie, spokojnie. Poselstwa myślę wyrzucimy. Przetasujemy, dobra, resetuję. Resetuję maga, przesunie sobie Wilgeforca na pewno na górę. Nie, przesunął coś innego. No to dobra, to my zagramy tak. Barykadę gra, dobra. Poszła barykada out. Teraz zagramy sobie... Dobra, strażnika, dobra, gra już. Czyli będzie chciał grać Kurgrima, nie? To teraz tak, pytanie brzmi, co ja chciałbym chować, nie? Dobra, zagrajmy lidera. Ja ci mogę tego nie ugrać, ja ten deckiem jeszcze nie grałem. To wyrzucimy. Wilgę nam się przyda i na stanowiskę, czyli tak, wyrzucamy... co byśmy chcieli dokopiować? Wyrzucamy na pewno to, na pewno to. I zagramy... Stanowiska nie mamy w co zagrać za bardzo, nie? Kopiarkę wyrzucimy też. Dobra, zróbmy tak. Teraz na stanowiska nie mam w co zagrać, to zagram kantarele. Zrobimy reset. Bardzo dobrze. Dobra, fajnie. No. Tylko, że Wilge nie ma targetu za bardzo, nie? Jeszcze zagramy, będziemy go ciągnąć, zobaczymy co się wydarzy. Musimy to wygrać, a to na razie nie wygląda za dobrze, powiem wam. Wilge pójdzie w siódemkę. Przynajmniej na razie pójdzie w siódemkę, nie? Jakiś konstruktowo dziwny deck chłop gra. My mamy za dużo spasową, nie? No tak, i teraz pytanie... co my możemy zrobić? Możemy zagrać Wilgę w siódemkę jeszcze. Jest remis, to zagramy poselstwo jeszcze, zobaczymy. Trzy karty mu zostały, nie? Będziemy go wyciągać. Zagramy tego pana. Przesuniemy sobie... Przesuniemy sobie może... Matę na górę, nie? No i dobra. Teraz on dobierze wszystko, my zagramy matę. Zobaczymy, fajnie by było, żeby nam polosowało jakieś brązy teraz, nie? To sobie tempo zagramy. Mamy matę. Tak, tego byśmy nie chcieli. Kurde, czy my chcemy tego gościa? Chyba nie, mamy reset. Dobra, zagrajmy sobie matę. Mamy gładyszkę, nie? Teraz możemy sobie przetasować nawet dwie karty. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy on będzie grał tego Kulgrima? Tak się zastanawiam, powiem wam. Bo obrońcy już nie ma, także go nie zablokuje. Musi go zagrać. Jak go zagra, to puszczę mu spalarkę od razu na łeb, nie? Musimy go wyciągać w tej turze niestety. Także teraz, zależnie od tego, co położy, albo gładyszka... Albo spalarka najprawdopodobniej, nie? Gładyszka chyba. Konstrukt. Zadaj wszystkim w przeciwnym rzędzie. Dobra, to mnie na razie nie boli w ogóle, nie? Gramy sobie gładyszkę. Warit. Trochę słabo, nie? To mi się w ogóle nie przyda w tej chwili, nie? Czyli tak, to do wywalenia. A Sire, co ja mogę wtasować? Na stanowiska nie zagram już w tej turze, niestety. Dobra, zróbmy tak. I teraz zagramy Sire. Zobaczymy, co on zagra, nie? Kurde, no trochę będzie słabo, nie? Jakieś konstrukty gra na czymś. Powiem wam, że nie grałem, już dawno nie grałem. Patcha w ogóle nie czytałem. Wiem, że teraz grany jest bardzo dużo regis, bardzo dużo nowych kapeków na wzmocnienia. Jakieś deki powstały. Wiem, że na kruki powstał dek w Skellige, taki, który mocno się też boostuje. No dużo jakichś różnych deczków teraz lata, także już człowiek nie wie, na co może trafić. A my gramy trochę takim starszym dekiem, nie? Ło! Chłop grubo tu bije, nie? No dobra, coś byśmy chcieli sobie w
wtasować, tylko pytanie co, nie? Gładyszkę, Wilgeforca. Wilgeforca wtasujmy sobie. Chyba, no tak mi się wydaje, bo jemu już nie ma co wyrzucać. Wilgę sobie wtasujemy, nie? Kurde, żebym jakieś brązy dobrał, żebym Nausicaa dobrał, to by było cudo, nie? Spalarki nie ma sensu w tej turze grać. Najgorzej, że on będzie grał chyba tego Kolgrima. Chociaż teraz to powiem wam, że nie wiem, co tu się może wydarzyć. Zadaj 3, przyzwyć, bla, o 3. No to teraz znowu uderzy za 3, nie? Patrzcie, on ma jeszcze wzmocnienia tutaj, nie? Ja jeszcze zagram tego brąza chyba. Muszę go wyciągnąć. 3, 6. No to będzie trochę. Będę miał przewagę, ale nie wiadomo, co w tej ostatniej rundzie się wydarzy, nie? Leto gra. Dobra, Leto kupuje, czyli Kurgwima gra na koniec. To ja jeszcze bym sobie zagrał teraz. Zagrałbym sobie to. Brązowe jednostki za każdym. Zagrajmy sobie tak. I spokojnie jeszcze, nie? Mam nadzieję, że on nie spasuje, bo będzie lipa. No teraz muszę już wychodzić, nie? Nie mam wyjścia. Leto już zużył, więc na 100% ma Kolgrima, nie? Zmienił siłę dwóch jednostek, okej. No. No i ja pas, nie? Poczekam na jego Kolgrima teraz. Spasujemy, no dobra, on ma 4 karty, ja będę miał 5. I jeszcze jak w tempo uda mi się 2 brązy zagrać, no to będzie cacy, nie? Czyli zrobimy dużo punktów, a Kolgrima mu spalimy. Dobra, mamy wskrzeszenie. Mamy zabijarki, 2, fatalnie. Dobra, jedna Nausicaa. Co ja mogę sobie wskrzesić? Brąza jakiegoś, nie? Mógłbym sobie coś przesunąć, nie? Co on tam ma? A, ta siła zawsze jest równa pancerzowi. Ciekawe, czy on jeszcze będzie grał barykadę, nie? Dobra, ja sobie zagram teraz na razie te brązy. Zobaczymy, co się wydarzy. Warit. Warit to mi się nie przyda. Dobra, zagramy tak. Teraz jak barykadę położy, Kolgrima pewnie położy, no. To jakiś mutant ten deck jest, nie? Już defendera już nie ma, bo żeśmy mu usunęli. No i co, chłopie? Zamień siłę dwóch sojuszników. Co ja chcę zagrać Warita? Czy chcę mu za 6 uderzyć go? W zasadzie to teraz, nawet jak on Kolgrima zagram, to ja zagram tak i poczekamy, zobaczymy, no poczekamy na tego Kolgrima, nie? Ja mogę sobie brąza jakiegoś wskrzesić. Dobra, pytanie, jakiego brąza ja bym chciał wskrzesić, nie? Bo to jest jednostka, nie? Zagraj brązowe jednostkę. Mógłbym zagrać tego, ale to za chwilę. Ja na razie zagram sobie Warita i poczekamy, co on zrobi, nie? Na spokojnie. Także widzicie, Turbo Mil. A, bo on jeszcze pancerz. A, czyli on miał Sirocco. Okej. Okay. No dobra. Sirocco. Myślałem, że on grał Kolgrima, bo grał Leto. Czyli on tego chciał sobie boostować, barykadą ich boostować cały czas. I w ten sposób chciał wygrać mecz. Nie myślałem, że to jest Kolgrim, bo się Leto pojawił. No ale to nowicjusz Dryad. O co chodzi? Przecież ja grałem Nilfgaardem. Bardzo ciekawy kontrakt. No ale zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay. Czyli raz się udało. Zaraz zobaczymy. Nie gramy, nie tniemy materiału. Zagramy jeszcze jeden meczyk. Dobra, jeden punkcik, to na razie kiepsko. Zagramy jeszcze jeden meczyk, także widzicie, jak deczek pracuje. Ręka nie była taka zła na początek. No jest to, oprócz Turbo Regisa, jak to mówią, Turbo Mil Regisa, no to jest to dosyć taki szybki deck, jeżeli chodzi o milowanie i chyba
chyba, wydaje mi się, po Regisie najlepsza opcja, bo do Regisa zresztą trzeba bardzo dużo różnych rzeczy spełnić, żeby to wyszło, nie? To znaczy przede wszystkim trzeba ugrać pierwszą turę, pocisnąć na Regisie, żeby spasował, nie? Zawodnik. A najlepiej się chyba na potwora gra tak naprawdę Regisa. Na zemstach, na kuchcie i dobra, bo ja tu gadam. Tego nie chcę. Mam jednego misia pysia. Tego chyba też bym nie chciał w tej turze. W ogóle dwóch biczowników na pewno, nie? To bym mógł mu zbić i to wyrzucę. Mamy na stanowiska. No turbo dobrze, nie? Czyli na stanowiska, tylko w co? Potrzebowałbym wyciągnąć... W ogóle Traherna nie mam, nie? Trochę mi szkoda. Potrzebowałbym coś wyciągnąć. Na razie zagramy sobie Żmiona. Dobra, coś tam żeśmy wywalili. Weźmiemy teraz pytanie, co tu wziąć. Już kliknąłem, gapa jestem, nie? A Sire bym wyciągnął, tylko że nie mam w co zagrać, ale wezmę tą matę chyba. A schowam biczownika. Dobra, i zobaczymy, co się wydarzy. I teraz mogę w tempo zagrać skrytobójstwo. Zagrać oczywiście na stanowiska. Potem Alisą sobie to wtasować i matą z powrotem to wyciągnąć. Jak dobrze kojarzę chyba, tak? Jeszcze Traherna nie mamy. Krucza matka. On będzie grał te turbo kruki, nie? Stwórz do każdym, gdy zagrywasz, to ona się zwraca się z tego, że tak powiem. Dobra, to teraz tak, my ją możemy w sumie zabić, bo on te kruki będzie zamieniał, nie? On będzie je zamieniał na czwórki, więc mu generalnie będziemy pomagać. Dobra, zagramy tak, zagramy to. Teraz tak, zagramy Żmiona, poszło Sirocco, zagramy to. I git, majonez, nie? I teraz zagramy sobie Cantarelle, Alice. Niech on nam coś zbije. On tutaj chyba nie będzie niszczarek miał, z tego co pamiętam. On będzie kruki grał. Generalnie mocny deck to jest, bardzo mocny. Zobaczymy, co się wydarzy. Teraz Alisa. Potem Mata. I będziemy tak powolutku pykać, nie? Będzie tutaj boostował, czyli chce ją zabić koniecznie. Czy ja teraz chcę tą Alisę grać? Mamy gładyszkę w razie co, ale chyba zagram, tylko że w co ja bym potem ją grał? No nie mam w co grać, nie? Vigo już poleciał. Dobra, zagrajmy tą Alisę. Zagrajmy w to i na razie pas. On setupik będzie sobie robił, cwaniak, nie? A ja go muszę mielić, także muszę teraz już grać matę. Kruki. No i teraz będzie te kruki boostował, nie? Dobra, ja zagram teraz matę. Tylko czy ja dobrze zrobiłem? Tak, na stanowiska wyszło, okej. No ten deczek jest mocny na te kruki, nie? Z tego co raz go gdzieś tam widziałem na sieci, powiem wam tak, on będzie cały czas tworzył te kruki. I teraz mógłbym z go znowu, będę go milował, tak? Czyli zagram to i zagram to. O kurde, a nie, dobra, ja mam teleportację, okej. Zadaj na koniec uzdrów, to zrobimy tak. Kruczek poleciał jeden, dobra, pyk. Na razie nic. Teraz możemy Cantarelle zagrać. Powyciągamy go jeszcze trochę, nie? Potem możemy sobie przetasować gładyszką. Gładyszkę puścić z liderem nawet, chociaż trochę szkoda, nie? Co możemy sobie wskrzesić? No tak słabo, nie? Wolałbym wskrzesić sobie czwórkę, nie? Dobra, on się przetasowuje. Powiem wam, że nie wiem, tego matchupu nie kojarzę jeszcze tak za bardzo, tych kruków, więc mogę tego nie ugrać, nie? Mamy w razie co jeszcze na spokojnie. Gładyszki na razie bym nie grał. Zagrałbym sobie Cantarelle na razie. Daleki zasięg, okej. Okay. Może być. Varit. Varit mógłby być, nie? Czyli tak. To odrzucimy. I koniec.
No on nie może spasować, on dobrze o tym wie, że nie może spasować. Spasował. No to... pasuje. Że pasuje. I teraz go ciśniemy, nie? Ustawiamy sobie waritem coś. Wskrzeszamy sobie tego. No, mamy jeszcze jedno przetasowanie, także możemy sobie spokojnie, dobra. Wskrzesimy sobie naszego... Aha, ale jak on będzie wskrzeszony, to go nie mogę zagrać ponownie, nie? Gotowe, kurde, niepotrzebnie. Zapomniałem, że mam jeszcze jednego. Musimy mieć dwa brązy na ręce. Dobra, to wyrzućmy. Czyli tak, teraz byśmy mogli sobie znowu wtasować na stanowiska. Bliskie, dobra. My sobie wtasujemy teraz na stanowiska. No gramy, gramy. Tu nie możemy odpuszczać, nie? Musimy cisnąć do końca. I teraz waritem sobie ustawimy mu coś na górę. I potem możemy odpalać gładyszkę, możemy odpalić wilgę. Możemy jeszcze sobie jednego żmiona wskrzesić, tego możemy zresetować. No generalnie możemy grać do końca, nie? Tak, ta karta mi się bardzo nie podoba. Niestety nie mamy co z tym zrobić za bardzo. To zobaczymy, czy on coś będzie w stanie dobrać, nie? O, bardzo dobrze. No i teraz musi iść żmijon, nie? Musi iść żmijon, żeby mu to usunąć. Potem zresetujemy żmijona. No ten mil jest dobry, powiem wam, tylko trzeba trochę nim pograć, nie? To jest mój dopiero drugi mecz, tak jak widzicie. Także nie wiem, czy to mi się uda tym razem. Za pierwszym razem się udało. Dajcie znać, jak tam wam streamy się podobają Dawida. Mam nadzieję, że wpadacie na Twitcha. On teraz będzie podzielony między Gwinta a Minecrafta. To będą dwie gry, które będą się praktycznie tylko przewijały na Twitchu, przynajmniej na razie. Także zapraszam. Lada Weksowski macie w opisie jego namiary na Twitcha. Wzmocni. Dobra, on teraz będzie sobie coś skrzeszał, nie? Teraz pytanie, czy ja bym chciał to... To mamy wtasowane i teraz tak. Ja chyba zagram już gładyszkę. Mamy Trecherna, super. Mamy dwa resety, czyli tak. Na razie byśmy wywalili to i to. I teraz gramy lidera. Dobra. Wskrzeszenia nie chcę w tej chwili, tego też nie chcę, kurde, nie polosowało mi. To muszę zostawić, no szkoda, że nie mam, wiecie, tego, nie? Teraz pytanie. To zostawiam na pewno. To zostawiam. To też chyba zostawiam. Wydaje mi się, że zrobimy tak. Zobaczymy, co się będzie działo. Teraz zagram Traherna. On sobie na górę, na górze teraz jest ta złota kapłanka, nie? Która wskrzesza. Jak jej nie wyciągnie, to ją najpierw żmijonem usuniemy. Możemy grać do końca tą turę praktycznie, nie? Mamy dużą przewagę punktową. Pytanie, czy on ma jakieś niszczarki. To będzie mu też bardzo mocne punkty robiły. Ale mamy na to w razie co tego, nie? Dwa punkty obrażeń. Dobra, no. No musi grać, no. To mnie nie boli. Dobra, dobra. To spoko, no. I teraz tak, ja bym zagrał mimo wszystko chyba żmijona. To pójdzie do piachu. Teraz zagramy Traherna. To jeszcze mam, żeby nie naprzód tylko, nie? Nie, dobra, rzucił naprzód, okej, czyli tak. Ja mógłbym teraz mu zabić to. Wyciągniemy go. Kurczę, mogę tego nie ugrać, powiem wam. Mogę tego nie ugrać, on jeszcze za dużo kart ma. Jeszcze dwie mu usunę, nie? Kurde, zagrywa coś stary. Ale to zagrywa... Alchemia. Aha, czyli to jak gdyby osobno dobiera z puli, tak? Z tego wniosek. Dobra, teraz zagramy Traherna. Tych sobie przerzuci na śmietnik gości. To mi to nawet pasuje, bo mu to wyjdzie stali. Wyrzućmy to. Dobra, trzy karty. To co robiło? Uzdrów losową, słusznie zagraj Mordor Dreme.
Alchemia, aha. Dodaję 3 punkty jednostce, dobra. No jeszcze go zresetujemy, nie? Kapłan. I zagrywa lidera? Nie, to kapłan to robi, tak? Czy lidera zagrał? Nie, nie zagrał lidera. Dobra, on prowadzi, ale ja sobie jeszcze zrobię tak. Dobra, to wywalimy. Zostały mu 2 karty. Ale i tak będę miał stratę, nie? Czyli on będzie miał 4, ja będę miał 4, będę kończył. To może być różnie. Dobra, wskrzesza coś. W zasadzie to mógłbym mu tą 14 teraz spalić i wyciągnąć mu jeszcze jedną kartę, nie? Teraz pytanie, czy jak ja mu spalę tą 14, to będzie miał plus coś mu wyciągnę, nie? Ja będę miał 39. On będzie miał, kurde, no ryzykowny to jest, nie? Teraz pytanie, pasnąć? 4 do 4. No nie wiem, nie jestem przekonany do tego. Może to będzie błąd, ale spasuje. Bo gdybym mu to spalił, miałby 34 punkty do 39 i coś by mu wyciągnął niestety z deku i to mogłoby być za mało, nie? Także on ma teraz 4 karty, z którymi musi sobie radzić. Pewnie ma jakieś wskrzeszenie. Dobra, ja już chyba tego nie będę. Nausicaa mam, tak? Teraz tak, to bym chciał wymienić. Nausicaa i pójdzie w to. Co ja jeszcze mogę wskrzesić sobie? Skrytobój, ale to nie jest jednostka. Brązową jednostkę, żmijon. Mogę konia sobie wskrzesić, nie? Pytanie, czy to mi się opłaca. Co ja jeszcze mam w deku? Kurde, te na stanowiska, powiem wam, że to mi zaryzykuje rolkę jeszcze jedną. Ach, nie pykło. Najgorzej chyba jak mogło być, nie? No i teraz pytanie, co zrobić, nie? Zobaczymy, jak będzie coś za 4, to pacniemy za 4, nie? Dobra, jest coś słabego, nie? Pytanie, czy ja to chcę niszczyć? Myślę, że tak, on będzie zmuszony do czegoś, do zrobienia czegokolwiek. Ja mogę puścić zawsze tego wilgę i liczyć, wiecie, na 20 parę punktów, nie? Że to starczy. Kurde, no zobaczcie, na stanowiska nie pykło i Sirocco nie pykło, nie? Dobra, tego się trzeba koniecznie pozbyć. Tego niestety trzeba się pozbyć, bo to jest fatality. Tylko pytanie, czy on mnie nie spali, nie? Kurde, balans. On będzie się bił, nie? Ale zyskuje tylko pancerz. Także ja sobie zagram Nausicaa. Byleby mi go nie zabił, to będzie dobrze, nie? Jak mi go nie zabije, to będzie git. To jestem w domu, a jak mi zabije, no to pech. Dobra, no i co? I teraz mnie uderzy. I królowa mu przyszła. No kurde, ugrał dziad, nie? Ugrał. Cwaniak. No widzicie, no zabrakło, może wtedy trzeba było mu wyrzucić jednak tym Wilgefortzem w drugiej turze, nie? Także dzisiaj połowicznie się udało. Zabrakło jednej karty do zmilowania i byłoby gitara. Także ode mnie na dzisiaj to wszystko. Zobaczmy jeszcze kluczyki, co my tu w ogóle Dawid nam robi, bo Dawid tu dzik coś cały czas klika. To nie to, coś źle chyba pyknąłem. No, potworki możemy robić teraz. O, mamy akurat 200 golda. Otwórzmy sobie coś może. Może Nilfgaard, może coś tam nowego. Tam nowe karty w Nilfgaardzie są, nie? I to też turbo mocne są, także otwórzmy sobie na osłodzenie tego ostatniego niefartu, który nam wyszedł. Ale deczek ten mil jest, powiem wam, fajny, naprawdę fajny. Wreszcie nie jest taki mega totalnie losowy jak wcześniejsze mile. To już nie ma znaczenia. Im więcej tych kart w danej frakcji, tym chyba gorszy drop jest, powiem wam. Nic tu ciekawego nie wypada, nie? Mamy trochę skrapików znowu, całe szczęście. Także jest duża szansa jest, że coś będziemy mogli sobie dokrafcić. Zobaczmy, ile tam przyszło nam tych skrapów jeszcze na koniec. 140. To
Także mamy 1600. Możemy jakieś dwa goldy sobie skrafcić, jak będziemy potrzebować. Dobra, ja się na dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Z Mila, nowego Mila, ostatniego, który jest przed Regisem, że tak powiem. Na razie chyba nic szybszego w milowaniu nie wymyślili, oprócz Regisa i tego właśnie, co przed chwilką grałem. Dajcie znać, jak wam tam leci milowanie przeciwników. No i co? Ja się pożegnam i do zobaczenia.